Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny materiał. Ja jestem Szymson i widzowie, jesteśmy tu, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek. Jestem w tym naszym labiryncie i jestem... Nikt mnie tu nie znalazł póki co, nikt totalnie, więc jest dobrze. W szczególności Lucyfer, to jest najważniejsze. Rozpoczynam ten odcinek, ponieważ dzisiaj mam plan, żeby się stąd po prostu wydostać, widzowie. Więc ja muszę się zorientować, gdzie ja dokładnie jestem. Tutaj stąd przyszliśmy. Niestety, no nie mam szans stąd wyjść już tak naprawdę, bo nawet jakbym postawił sobie skrzynki w ten sposób, to nie jestem w stanie stąd zabrać tej skrzynki, patrzcie. Spróbuję ją rozwalić i nie ma szans, żebym ją zabrał, bo ona mi spadnie na bank na dół, więc tak samo by było do góry, więc niestety drogi powrotnej nie mamy. Ale szczerze mówiąc, już się z tym pogodziłem i nawet niespecjalnie chcę wracać z powrotem z tego powodu, że tam nawet nie było jak uciec, więc wiecie, tam już jestem pożegnany z tamtym miejscem tak naprawdę. Ale mam inny plan i po prostu pójdziemy w tamtą stronę i coś innego spróbujemy rozkminić. Ja na pewno tu, w tym labiryncie na przykład, tak myślałem na tym, że tutaj w labiryncie nie ma jakiegoś wyjścia ewakuacyjnego. Wiecie, jakiś sposób na wyjście stąd musi być tak naprawdę. Więc to sobie sprawdzimy dzisiaj, jaki to może być sposób. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, poproszę zostawić łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Jeżeli zostawisz łapki w górę, to ta opalenizna, którą tutaj mam, szybciej mi zejdzie, bo mnie tak wszystko szczypie, że jest tragedia, naprawdę. Nienawidzę się opalać i widzowie, jeżeli widzicie słońce na dworze, które mocno świeci, a jest teraz gorąco, nie wychodźcie z domu. Opalanie jest beznadziejne, naprawdę, nienawidzę tego. Pojechałem po prostu na basen, wróciłem spalony, wszystko mnie boli, spało mi się fatalnie, więc ogólnie zero plusów, jedyny plus taki, że się opalę, nie? No ale tak naprawdę mi to nie było potrzebne do szczęścia, więc ogólnie nie polecam, opalanie jest beznadziejne. Dobra, czekajcie, bo ja się już lekko zgubiłem. Skąd ja przyszedłem, bo już się, nie wiem gdzie jestem w ogóle. O kurde, teraz niedobrze, bo sobie tak jakby... popatrzyłem w kamerę i już nie pamiętam skąd przyszedłem. Dobra, stąd przyszliśmy, stąd, dobra. Musimy się dostać na drugą stronę. Ja szczerze mówiąc nie wiem skąd, jak ja tam mam przejść znowu. Nie wiem, przejdziemy tędy tutaj. Tu jest jakiś skos, może tędy się przejdzie, czy tu? Nie, tu się wraca jakoś, ale nie, może tak? Może, o, to, coś tu? Coś tu? Halo? Ej, kurde, jak się wychodziło z tego labiryntu? Halo? Tu, tu? Nie? A jest, dobra, jest, jesteśmy. O kurde! Tu się respią mimoby i one detonują ciągle te przyciski, więc niedobrze, niedobrze. Ło, tutaj trzeba zrobić skok, tu trzeba zrobić skok, dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Siema wariacie, ja bym się ciebie pozbył, co? Bo ja nie lubię pigmenów. Ej, wyjdź stąd. Patrzcie, co robię z nim. Ej! Ło! Ło! No? O kurde, co jest? Dobra, jest! Już myślałem, że on faktycznie będzie przechodzić przez to. Ale udało mi się go ograć, więc jest git. Dobra, robimy tak, przechodzimy tu. I może być spokojnie, już tam nie wracam. O kurde. Ej, tutaj nie było tego przejścia. O kurde, nie, to wygląda źle. To wygląda źle, widzowie, ja nie wiem, czy ja chcę tam iść. Zjedzmy sobie chleba jednego. Dobra, to jest puste pomieszczenie, to jest takie jak tu było. Całkiem możliwe, że to ciągle tutaj było, nawet jak tutaj po prostu było zamurowane, to całkiem możliwe, że to wszystko tutaj miało miejsce. Dobra, puste pomieszczenie, ej, o co chodzi, totalnie nie rozumiem. Kolejne tak samo puste pomieszczenie. Tam jest pigmen na końcu, dobra. To na razie na scenie chodzi. Kolejne puste pomieszczenie. Ej, wiecie czego ja się boję? Kurde, boję się tego, tam póki co jeszcze to widzę. Ale boję się tego, że zniknie mi to, a jak później będę chciał wrócić, to się jakoś pozmienia, wiecie o co chodzi. Ej, strasznie długi tunel, ja się boję. Dobra, kolejne pigmeny, będziecie mnie atakować czy nie? Nie widziałyście jak uderzyłem ziomeczka waszego, nie? Dobra, nie widzę już tamtego miejsca. Tu, proszę mnie nie bić, zostawcie mnie w spokoju, ja wam nic nie chcę zrobić. Portal! O kurde, czekajcie, to może być pułapka. To może być pułapka. Dlaczego takie są puste pokoje i na końcu jest jakiś portal? To jest ciekawe dla mnie tutaj mocno. Ale nie byłbym sam, jak tego by nie sprawdzić. To jest jedyny sposób na to, żeby stąd wyjść. Dobra, sprawdzamy to w takim razie. Dobra, błagam, żebym się pojawił w jakimś normalnym miejscu. Proszę. Okej. Okej, jestem w jakiejś kopalni. Okej. Dobra, czy to jest jakiś... O co tu chodzi? Nie mam żadnych itemów. Jak ja mam stąd wyjść? Halo, tu jest tak ciemno. Dajcie mi stąd wyjść. O, tam jest coś jasnego. Dobra, teraz tak, skrzynki. Musimy je wykorzystać jakoś. Dobra, robimy tak. O! Dobra, przeskakujemy tu. Okej, tam jest, dobra, kopalnia tu jest opuszczona. O kurde, no te teraz moby mnie będą tu ładować. Dobra, tu przechodzimy. Dobra, nie goni mnie? Goni mnie, kurde, no, zostaw mnie. Zaczekaj, mam na ciebie plan. O kurde, jednak nie mam planu. Dobra, szukamy skrzynki jakiejś. Skrzynka z itemami. Potrzebuję, żeby jakkolwiek tutaj rozpocząć, bo mnie bije ten ziomeczek tu, kurde, no nie chcę się z nim bić. Zostaw mnie, wariacie, patrz co robię teraz.
No i teraz chodź. Ale cię zrobiłem w konia. Ale cię zrobiłem w bambuko. No dobra. Dobra, widzowie, let's go. Ogarniamy, co mamy ogarnąć. Bierzemy sobie to. Ej, no co? Jakim cudem ty to zrobiłeś? Co jest grane? Przecież ja spuściłem go na dół. Jak on wyszedł na górę znowu? Kurde, to jest niesamowite. Dobra, przechodzimy tutaj. Weźmy sobie jedną pochodnię, żebyśmy mieli do świecenia gdzieś. Dobra, zabierzmy sobie trochę żwiru. Także miał, kurde, akurat patrzcie, jak teraz chcę bloki, to mi dropło to. A później jak chcę coś innego, to mi nie dropi. Dobra, bierzemy to, szybko, szybko rozwalamy, tak żeby mieć się, czym zamurować się i żeby móc się odciąć od tego ziomeczka, który tutaj mnie goni. Ale póki co widzę, że mnie nie goni, więc ogarnijmy sobie drewno na spokojnie i jakieś podstawowe narzędzia, bo znowu od zera trzeba zacząć. Najbardziej to chciałbym znaleźć skrzynkę, gdzie byłoby żelazo. Mam nadzieję, że taka tutaj skrzynka gdzieś zaraz będzie, ponieważ niespecjalnie mi się chce robić od nowa wszystko. Więc mam, ale żelaza też mamy sporo. No tak naprawdę jestem w stanie to szybko zrobić, wszystko, każde narzędzia. Udało nam się uciec, ej widzowie, to póki co wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby uciec z więzienia Yetiego, znaczy Lucyfera, boże co, no jest skrzynka. Kurcze, no nie, no dobra, no ale zawsze coś. Ale mogło być lepiej. Szukamy jeszcze jakiejś innej skrzynki, może będzie gdzieś w jakieś żelazo. Z więzienia Lucyfera, się widzowie pomyliłem. Chodziło mi o więzienie Lucyfera, oczywiście nie o więzienie Yetiego. Aczkolwiek przez to, że oni współpracują, to mi się to czasem już myli. Dobra, patrzcie, robimy tak właśnie, po to było, żeby odcinać ich ode mnie, żeby za mną nie szli i żebym ja też nie musiał iść za nimi. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, o kurde, dobra, i tak możecie wrócić do tych zombiaków. Najgorzej, bo tutaj jest jakiś ślepy zaułek. Dobra, przejdźmy tu, czy tu jest na dół zejście? Nie. Dobra, tu jest ziemeczek, ale... Zostaw mnie, dobra, przechodzimy tu, wracamy się z powrotem tam, gdzie byliśmy. Bo tam, nie sprawdziłem tego dobrze, tego co tam byliśmy, a wydaje mi... O, tu jest skrzynka! Zalana wodą! O kurde, jakie jest na to prawdopodobieństwo, że coś takiego się wydarzyć może. Dobra, przechodzimy tu. Kurcze, no fajnie, ale dalej to nie jest to, co chcieliśmy, no dwa złota. Jakbym miał jeszcze jedno, to bym jeszcze zrobił sobie na przykład kilof tak na szybko, żeby już nie robić drewnianego. Chcę to zrobić, bo kurcze, nie chce mi się robić drewnianego kilofu od nowa, później kamiennego i tak znowu przechodzić po kolei. Ja wolę to zrobić w bardziej, że tak powiem, spektakularny sposób. Dobra, znajdźmy jeszcze jedną skrzynkę, na pewno tu coś musi być. On tu zszedł na dół i on wyszedł se tędy. Dobra, już rozumiem, dlaczego za mną poleciał znowu ten mały skubaniec. Dobra, przejdźmy tu. Szukamy skrzynki, halo, skrzyneczka. Proszę dać mi skrzynkę, no błagam, kurczę, bo nie będę tu biegał wieki. Nie no, coś czuję, że nie znajdziemy, widzowie. Coś czuję, że może być ciężko. Tutaj jest jakieś przejście, tam w bok nic nie ma przejścia. Dobra, czyli tutaj jest, że tak powiem, lipa. Mamy troszkę chleba dzięki temu, że sobie, że tak powiem, tutaj co nieco ogarnęliśmy, więc całkiem spoko. Jedyne co, to właśnie potrzebowałbym ten kilof. No nie no, już dawno bym zrobił chyba kilof kamienny po prostu. Dobra, jeszcze zostawcie mnie. Dobra, ostatnie co sprawdzam, idę tutaj sprawdzić. I tam może coś będzie, liczę na to. Dobra, przeskakujemy tu, dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Tu nie ma skrzynki. Tu też nie ma wagonika żadnego ze skrzynką. Kurczę, niedobrze. Dobra, zbieramy już te drewno, trudno. Chciałem obejść to i nie musieć robić tego, ale wychodzi na to, że jednak będę musiał. Więc trudno. Jak to się mówi, mówi się trudno i żyje się dalej. Więc bierzemy to. I zaczniemy od nowa, tak jak należy. Dobra, robimy tak, tu, robimy patyki, stawiamy to, no o wiele szybciej by mi to zajęło, w sumie niepotrzebnie biegałem tyle czasu, jeszcze tutaj węgiel od razu, zaraz żelazo, zaraz to zbieramy wszystko, więc będzie git. Robimy tak, tu, wyrzucam to już i robimy teraz szybko jeszcze jeden, kamienny, bierzemy węgiel. Dobra, no jesteśmy już ustawieni, dobra, zaraz stąd będziemy mogli wyjść, mamy tutaj kolejne deski jakieś, przydałoby się jeszcze żelazo, ale dobra, najpierw sobie ogarnę, ogarnę sobie, dobra, więcej sobie ogarnę jeszcze. Muszę zrobić jeszcze jedne patyki, żeby zrobić sobie na siekierę i na kilof jeszcze, żeby tam w przyszłości mieć. Więc ogarnijmy sobie to. Kurczę, ale mi się survival teraz zrobił, nie? Taki, myślałem, że wyjdziemy stąd szybko, a tutaj nagle się okazuje, że spędzamy tu masę czasu. Ja nie wiem, jak stąd wyjść. Jeszcze tu było drewno w ogóle, mogłem to drewno ogarnąć. Kurczę, jeszcze jeden kobl tu, tak. I teraz bierzemy tak, okej. Bierzemy tą siekierę, bierzemy tak i teraz możemy stąd zebrać normalnie drewno i mamy tego wiele więcej. Dobra, jest git. Bierzemy to, lecimy znaleźć jakieś żelazo. Chociaż nie szukam żelaza, po co? Przecież ja mam w domu takie rzeczy. Ja mam tam masę diamentów, już nie będę zbierać takich rzeczy. No dobra, jak już jest żelazo, jak już jest, to nie będę wybrzydzał, no to już wezmę, widzowie. No, mówi się trudno, no, że tak powiem, jak dają, to trzeba brać. Dobra, wychodzimy na górę, wychodzimy z tej kopalni, więc teraz naszą drogą jest tylko droga ku górze. Nie zatrzymujemy się i jak tylko jest możliwość pójść wyżej, to idziemy wyżej. Tam jest krypcio, z krypciem nie chcemy tutaj się konfrontować, żelaza więcej nie chcemy już. O kurde, kolejny krypcio. Dobra, idziemy tu, przejdźmy, dobra, tutaj...
Nie wiem, czy nie szybciej będzie, jak się będę kopał po prostu do góry. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy sposób, więc chyba na to się zdecyduję jednak mimo wszystko. Tu jest jeszcze wyjście do góry. Wyjdźmy jeszcze wyżej, jeżeli się będzie dało. Ta kopalnia się nie kończy! Dobra, wychodzimy do góry. Nie chce mi się już tutaj przebywać więcej. Wychodzimy, mam nadzieję, że uda nam się w miarę szybko stąd wyjść. Jesteśmy na poziomie aktualnie 40, więc tak naprawdę chyba niewiele mamy do góry. Wydaje mi się, że zaraz powinniśmy być na górze. Więc na chillku możemy, że tak powiem, to wykopać się na spokojnie do góry. Dobra, tu bierzemy kobla. Dobra, postawiamy się. Dobra, lecimy wyżej jeszcze. Dobra, widzowie, ja zrobię może cięcie i widzimy się. O kurde, jak się wystraszyłem. Jak się wystraszyłem tego. Dobra, jest ziemia, a to już jesteśmy na górze. O, jeszcze jest woda, dobra, to wypłyniemy. O kurde, albo sobie wypłyniemy, albo sobie utoniemy. No, to są dwie opcje. O kurde, dobra, wypływamy tu. Tu jest powierzchnia. Dobra, jest, jesteśmy na zewnątrz. Dobra, widzowie, jesteśmy uratowani. Gdzie ja jestem w ogóle, co to jest za miejsce? Boże, to jest jakoś daleko w ogóle. To jest daleko, to w ogóle nie ma tu. Ja nie znam terenu. Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce, widz? O kurde, jeszcze szkielet do mnie tu ładuje. Ja netherite'owa zbroję, musiałem robić narzędzie od nowa, nie? To jest taki wstyd. Ej, nie wiem, którędy jest napalionowo w ogóle, widzowie. Ja nie znam się. Którędy? Ja nawet nie znam kordów palionowa, to jest najgorsze. Dobra, czy tutaj jest coś, co nam by się mogło przydać? Tam jest lawa, ale lawy już nie chcemy, bo do netheru iść nie będziemy. Ja nie mogę, no co to jest za miejsce? Proszę, dajcie mi coś ciekawego tutaj. Ja nie chcę tutaj przebywać ani chwili dłużej. Chcę wrócić na palionowo, do wszystkich, do Milki, do Dave'a, do Pawła. Dajcie mi wrócić. Gdzie tu jest droga na palionowo? Ja nawet nie znam terenu. To wszystko wygląda identycznie, nie? Najgorzej, jakaś wioska czy coś tego typu, coś tu by się mogło trafić. Tam. W ogóle nie kojarzę takich gór wielkich. Ej, tam jest wioska. Widziałem ten domek. Jest wioska, dobra, idziemy tam w takim razie. Dobra, jesteśmy uratowani. Mamy jakiekolwiek miejsce na przetrwanie, dobra, leci. Oj, kurde, creeper tam już się ładował na mnie. Już prawie wybuchł. Dobra, lecimy do wioski w takim razie. No jesteśmy, że tak powiem, można powiedzieć troszkę uratowani. Jeszcze tam kowal jest. Oj, dobra. Ty, to w kowalu mogą być jakieś fajne rzeczy. Lecimy to sprawdzić od razu. No więc widzowie, co? Podsumowując, udało mi się uciec z tego więzienia Yetiego. Kurczę, Lucyfera. Co ja mam z tym Yetim dzisiaj? Z więzienia Lucyfera. Cieszę się, że nam się to udało i mam nadzieję, że już nas nigdy nie złapie. Ja teraz muszę się ukrywać, tak żeby on mnie nie znalazł, więc wchodzimy sobie tutaj i szybko sprawdzamy. Oczywiście ktoś już tutaj był. Ej, okej, czyli ktoś tutaj był, to oznacza, że blisko tego miejsca musi być palionowo. W takim razie będę się rozglądał tutaj gdzieś w okolicy. Ja póki co zabunkruję się tutaj, idę spać. A wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejne materiale już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na kanał vlogowy i na kanał Szczypson Plus. No i tyle. Trzymajcie się, pozdro, elo!